10 propagandowych nazistowskich filmów. Propaganda nazistowska była narzędziem dezinformacji. Pod koniec II wojny światowej zadaniem Goebbels'a stało się przygotowanie Niemców na krwawe starcia ze zbliżającą się do granic Rzeszy Armią Czerwoną. Skutkiem była fanatyczna obrona Berlina i mit hitlerowskiej Wunderwaffe. Cudownej broni, która lada dzień miała odwrócić losy wojny. Dlaczego w tytule powiedziałem nazistowska propaganda, a nie niemiecka propaganda, jak to pewnie wielu z was zwróci na to uwagę? Bo mówiąc niemiecka, nie jest jasne, czy tyczy się to II wojny światowej, zimnej wojny, czy może współczesności. A mówiąc naziści, mam na myśli nazistowskie Niemcy, oczywiście. Heimker, niemiecki film z 1941 roku, kłamliwie Przedstawiający losy niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce w 1939 roku. Celem filmu była propaganda narodowo-socjalistyczna. Zgodnie z nią Polacy w filmie są podstępnymi i brutalnymi gnębicielami, a Niemcy szlachetnymi, bezradnymi ofiarami, których tylko Hitler może uratować i wyprowadzić. Do domu, do ojczyzny, Rzeszy. Marzec 1939 roku w małej wsi na Wołyniu Polacy odbierają Niemcom niemiecką szkołę. Nauczycielka Mari, bohaterka filmu, protestuje u polskiego burmistrza, lecz ów odmawia pomocy. Przekonana, że także mniejszość ma prawo do sprawiedliwości, Marii ze swoim narzeczonym jedzie do łódzka stolicy Wołynia skarżyć się u wojewody. Ale już jego sekretarz odmawia. 1 września 1939 roku Polacy aresztują wszystkich Niemców, nawet małe dzieci. Umieszczają wszystkich w celach, gdzie stłoczeni ludzie muszą spać na stojąco. To doprowadza więźniów do wycieńczenia oraz histerii, ale Marii uspokaja wszystkich, intonując ojczystą piosenkę. Następnie dochodzi do masowej egzekucji, mordu na Niemcach przez Polaków, ale szczęśliwie Niemcy zostają uratowani przez niemieckie samoloty. Polen. Film nakręcony w roku 1940 przez Fritza Hitlera, wysokiego urzędnika w ministerstwie propagandy III Rzeszy, kierowanego wówczas przez Józefa Goebbelsa. Film ma charakter dokumentalny i z perspektywy niemieckiej propaganda opowiada o hitlerowskiej inwazji na Polskę. Umieszczenie filmu w serwisie YouTube wywołało żywą reakcję prasową, w rezultacie której film usunięto. Olimpiada. Film z 1938 roku opowiadający o letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Jest to pierwszy pełnometrażowy dokument o igrzyskach olimpijskich, jaki kiedykolwiek powstał film stał się głośny również z powodu zastosowania wielu nowatorskich technik, takich jak podkreślające kontrast oświetlenie, ustawienia kamery pod nietypowymi kątami, duża dbałość o wysoką jakość techniczną zdjęć oraz dynamiczny, często asynchroniczny montaż sceny. Wszystkie te nowatorskie osiągnięcia, które wprawiły w zachwyt widzów stały się później standardami w przemyśle filmowym. Leni Riefenstahl, reżyser, znalazła się u szczytu kariery, a Międzynarodowy Komitet Olimpijski nagrodził ją złotym medalem. Jeszcze w 1937 roku dziennikarzowi Detroit News powiedziała: Dla mnie Hitler jest największym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył, on naprawdę jest bez skazy. Tak proste a jednocześnie, pełen męskiej siły. Oskarżam. Niemiecki film propagandowy z 1941 roku w reżyserii Wolfganga Liebemeinera. Bohaterko filmu jest kobieta cierpiąca na stwardnienie rozsianek, która prosi lekarza o to, aby pomógł jej umrzeć. Jednak po namowach żony, śmiertelną dawkę leków podaje jej mąż, co powoduje, że zostaje oskarżony o jej zabójstwo. Podczas procesu pojawiają się argumenty, że czasem przedłużanie życia jest sprzeczne z naturą. Film kończy się deklaracją męża, który oskarża ich o okrucieństwo poprzez zapobieganie takiemu rodzajowi śmierci. Tak, jest to film promujący eutanazję i miał na celu zdobycie poparcia dla akcji T4, czyli masowych mordów na chorych psychicznie. Triumf woli. Film wpływał na emocjonalność ówczesnego widza poprzez gwałtowne przemówienia Hitlera, ale i przez ukazywanie ogromu uroczystości i perfekcyjności wykonania zjazdu, poprzez ujęcie z oddali. Celem politycznym szóstego zjazdu było ukazanie jedności i solidarności w szeregach hitlerowskich i organizacji pod niekwestionowanym przywództwem Hitlera, a film jest właśnie zapisem. Tego zjazdu. Jest to szczególnie widoczne w przemówieniu Rudolfa Hessa. Zjazd NSDAP w 1934 roku miał potwierdzić pełną kontrolę partii nad SA, której poprzednie dowództwo zostało wymordowane trzy miesiące wcześniej w nocy Długich Noży. W jednym z przemówień Hitler nie omieszkał wspomnieć o czystości rasowej przywódców partyjnych. Film pokazuje szósty zjazd partyjny, który odbył się w dniach 4-10 września 1934 roku w Norymberdze. Wieczny Żyd. Film z 1940 roku w reżyserii Fritza Hipplera. Jego tytuł nawiązuje do Żyda Wiecznego, tułacza ze średniowiecznego folkloru. Film stylizowany jest na dokument, jednak w rzeczywistości jest skrajną antysemicką propagandą, nakręconą z inspiracji niemieckiego ministra propagandy, Josefa Goebbelsa. Składa się z fragmentów różnych dokumentów archiwalnych oraz materiałów nagranych wkrótce po kampanii wrześniowej w Polsce. Początkowe sceny pokazujące gromadę szczurów wyłaniających się z kanału ściekowego... Zestawione są z tłumem Żydów na gwarnej ulicy polskiego miasta. Narrator mówi, że tak jak szczury są szkodnikami królestwa zwierząt, tak Żydzi są szkodnikami rodzaju ludzkiego, roznoszącymi choroby i korupcję. Kolejne ujęcia zawierają materiał filmowy ze znanymi postaciami, które zasłużyły na gniew Hitlera, takimi jak Albert Einstein czy Charlie Chaplin. Dalsza część filmu jest w dużej mierze poświęcona dowodzeniu udziału Żydów w upadku zachodniej muzyki, nauki, sztuki oraz handlu. Pod koniec jest długa, trwająca kilkanaście Minut scena rytualnej rzezi zwierząt, a narrator ostrzega przed nią dzieci i kobiety o słabszych nerwach. Twórcy umieścili ją w filmie, wiedząc, że Hitler sprzeciwiał się okrucieństwu wobec zwierząt i że taki materiał strząśnie widownią wrażliwą na ich krzywdę. Na koniec Hitler w publicznym przemówieniu wyjaśnia problem Żydów w Europie. Wujaszek Kruger. Niemiecki film propagandowy z 1941 roku opowiadający o życiu Paula Krugera podczas wojny burskiej. Film rozpoczyna się w chwili, gdy umierający Paul Kruger opowiada o swoim życiu pielęgniarce w hotelu Genewa. Reszta filmu przedstawiona jest w postaci retrospekcji. Wujaszek Kruger był jednym z kilku antybrytyjskich filmów propagandowych nakręconych przez nazistów podczas wojny. Większości z nich skupiała się na tematyce kolonializmu, gdyż poprzez historię Wielkiej Brytanii chciano pokazać rzekomo prawdziwą naturę Brytyjczyków. Akcję filmu osadzono w czasie wojny burskiej, by pokazać Anglików jako agresywnych wyzyskiwaczy i wrogów cywilizacji. Stanowił też uzupełnienie antyperialistycznych poglądów prasy oraz zaspokajał zainteresowanie niemieckiego społeczeństwa kolonialnymi zagadnieniami. Przy okazji budował nienawiść do Brytyjczyków, którą powodowały bombardowania RAFu. Był to jeden z wielu filmów, który miał przygotować Niemcy do planowanej inwazji na Wielką Brytanię. Zwycięstwo wiary. Niemiecki film propagandowy nakręcony w 1933 roku przez Leni Reifenstahl. Film jest sprawozdaniem z 5 zjazdu NSDAP odbywającego się w Norymberce między 30 sierpnia a 3 września 1933 roku. Podobnie jak inne nazistowskie filmy propagandowe, taki Zwycięstwo wiary nakręcone jest według prostego i jasnego schematu. Film nie ma żadnej narracji ani objaśniających tytułów, ale przedstawia w chronologicznej kolejności najważniejsze wydarzenia z partyjnego zjazdu. Zwycięstwo wiary miał zastąpić inny obraz, Triumf Woli, którego scenariusz był bardzo podobny, a niektóre sceny w obu filmach sprawiały wrażenie wręcz identycznych, np. ujęcia Norymbergi oraz przejazdu Hitlera przez miasto. Ponadto, odpowiadający za podkładek dźwiękowy Hubert Wint wykorzystał wiele tych samych motywów muzycznych w obu filmach, w tym utwory Wagnera. Żyd SUS. Niemiecki film propagandowy z 1940 roku w reżyserii Weita Harlana. Obraz żydowskich bohaterów filmu stanowi dokładnie odzwierciedlenie antysemickich stereotypów. W którym hołdowała Trzecia Rzesza. Cechy, takie jak chciwość, skąpstwo, mściwość, przestępcze skłonności, obyczajowe dewiacje czy fizyczna brzydota noszą w filmie wyłącznie Żydzi. Niemieccy bohaterowie są bez wyjątku uczciwi i kierują się szlachetnymi pobudkami, a jeżeli popełniają niedobre uczynki, to tylko w wyniku intryk Żydów. Także konstrukcja fabuły przedstawienie działań demonicznego głównego bohatera jako dążenia do skupienia w swoim ręku władzy z wykorzystaniem dworskich intryg finansowej i gospodarczej dominacji oraz dezylfortura w traktowaniu historycznych faktów i specyficzne posunięcie z zakresu techniki filmowej służą tworzeniu opozycji Dobrzy Niemcy, Źli Żydzi. Dlatego pomimo oparcia fabuły filmu o historyczne postaci i wydarzenia żyd -Sus, pozostaje filmem propagandowym. Kolberg Ostatni film fabularny, wyprodukowany w Trzeciej Rzeszy i zarazem najdroższa nazistowska produkcja filmowa, zrealizowana na specjalne zamówienie ministra oświecenia publicznego i propagandy. Józefa Goebbelsa. Film miał w założeniu podnieść morale Niemców u schyłku II wojny światowej. Film wyreżyserował Veit Harlan, twórca słynnego antysemickiego obrazu Żyd Sus. Produkcję nadzorował sam Goebbels. Monumentalny jak na owe czasy i możliwości film niósł ze sobą jasne przesłanie oparte na historii bohaterskiej obrony twierdzy koło Kołobrzeg przez wojska pruskie i mieszkańców przed potężną armią napoleońską w 1807 roku. Posłużono się przed tym manipulacją historyczną, gdyż w rzeczywistości waleczność obrońców koło brzegu nie zmieniła całego obrazu wojny. Bohaterstwo koło Niemców miało więc wymowę wyłącznie moralną. Kolberg był kręcony z wielkim rozmachem nie licząc się niemal z kosztami produkcji, które wyniosły 8,5 miliona marek. Zdjęcia do filmu powstawały w Kołobrzegu i na jego przedpolach. Film po ponad rocznym okresie produkcji swoją premierę miał 30 stycznia 1945 roku w obleganym przez aliantów porcie, a taśmę z filmem zrzucano niemieckim żołnierzom na spadochronie. Również w bombardowanym Berlinie tego samego dnia odbył się pokaz filmu. Publiczność stanowiła niewielka grupa nazistów. Kolberg, jego film propagandowy nie odniósł zamierzonego celu, ukazując się w czasie, gdy wizyty w Kinie były jedną z ostatnich rzeczy, o jakiej myśleli rozpaczliwie broniący się na wszystkich frontach Niemcy. Jego wymowę osłabił też fakt, że w trakcie emisji upadł właśnie koło brzeg. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek oraz koniecznie zaglądajcie na kanały Światowa Historia i Drama TV. Trzymajcie się! Cześć.